Przede wszystkim bez walki, zaangażowania i tej determinacji to nie można nawet myśleć o jakichkolwiek punktach i w tym meczu było widać, że nam zależało wszystkim na tym, żeby po prostu wygrać ten mecz i no i żeśmy go wygrali, no i chwała chłopakom za to. No myślę, że to przyjdzie z czasem, gdzie po prostu wejdziemy na odpowiednie tory i będziemy regularnie zdobywać punkty i wtedy to się dzieje automatycznie. Wtedy po prostu gramy, nie myślimy o tym, że możemy przegrać i znowu jest problem, tylko po prostu idziemy za ciosem i staramy się wygrać ten mecz. Mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej i będziemy grali swoją piłkę i będziemy przede wszystkim zdobywać punkty. Krakowi można powiedzieć, że na początku z tego stylu, gdzie tam trener stawowy chciał wprowadzić i wprowadza dalej, to nie do końca byli przekonani, ale teraz i miejsce, i punkty, i statystyki pokazują, że grają ładną, ciekawą piłkę kombinacyjną i na pewno będą dla nas ciężkim rywalem jak inni, ale przede wszystkim mam nadzieję, że znajdziemy sposób na Krakowie i będziemy w stanie z nimi wygrać po prostu. No, na pewno gdzieś w głowie jest ta wygrana z Krakowią i oni, myślę, też gdzieś to u nich siedzi, ale przede wszystkim trzeba się skupić na kolejnych dniach i sobotnim przede wszystkim meczu i wyjść i wygrać ten mecz, bo Krakowia przegrała poprzedni mecz, ale gdzieś od kilku meczów zdobywałem regularnie punkty i gdzieś ta pewność u nich jest. Ale mam nadzieję, że u nas będzie powoli też wracała i pokonamy Krakowie. No to ciężko powiedzieć, to trzeba było rozegrać z kilka meczów takich pełnych, to wtedy by był taki bardziej rzeczywisty obraz, ale tak patrząc przez pryzmat tych rozegranych minut i tych treningów, to jest całkiem dobrze, no ale wiadomo, boisko, mecz oddaje jakby w 100% i mam nadzieję, że jak będę grał coraz więcej, to nie będę tylko przybywał na boisko, a będę po prostu dawał zespołowi tyle, ile będę w stanie i po prostu mu pomóc. No wiadomo, no, z biegiem czasu coraz lepiej, wiadomo, te minuty jak są rozgrywane, to na korzyść jest moją i mam nadzieję, że będzie teraz tego coraz więcej i będzie miał przede wszystkim korzyść nasz zespół, jak będziemy grali więcej piłką i grali swoją przede wszystkim piłkę i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, będzie tego czasu coraz więcej i będzie to z pożytkiem dla nas.